Jak dobrze każdy wie, sezon kartingowy 2013 dobiega już do samego końca, a tym samym wszyscy zaczynają przygotowania do sezonu 2015. Ramy większości czołowych producentów, jak nie wszystkich, tracą homologację razem z końcem tego roku, czyli tracą tak jakby datę ważności. Tym samym oznacza to, że nie będą mogły startować go-karty złożone na tych ramach w co niektórych seriach kartingowych. Oczywiście producenci nie próżnują i w internecie są już dostępne zdjęcia oraz specyfikacje nowych modeli, takich marek jak Tony Kart, Birel Art, Cosmic, Mach 1 oraz Ricardo Kart. Również za niedługo dowiemy się, jak będą wyglądały i czym się będą specyfikowały nowe ramy z Sodi. Póki co nie mam żadnych informacji, kiedy zostanie ukazany nowy model ramy takich producentów jak CRG oraz Praga. Jeżeli chodzi o ich opis, to ogólnie wszystkie promują się wielkim rozwojem, wykorzystaniem najnowszych technologii przy ich tworzeniu i ogólnym polepszeniem jakości. Dlatego teraz sobie zobaczmy, jak poszczególne ramy prezentują się na zdjęciach. To było na tyle w tym odcinku i jeżeli znajdę jakieś informacje na temat nowych modeli ram kartingowych takich producentów jak Praga, CRG czy również Dinokart na przykład, to na pewno podzielę się z Wami tymi informacjami na moim fanpage'u na Facebooku. Jeżeli filmik się podobał, to wiadomo, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i oczywiście podzielcie się zdaniem, która rama według Was na aktualny czas wygląda najlepiej. Wiadomo, wyglądem się nie jeździ i nie wygrywa, ale warto, żeby jakoś tam fajnie na to, że również się prezentowała. Na razie, cześć.